21 grudnia 2016 roku zgromadzenie przed Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej i ponownie miast Ministerstwo Sprawiedliwości przed Sejmem pan Włodzimierz Knurowski ze swoimi banerami. Raz, raz. Szanowni Państwo, Polacy, u nas jest takie hasło, gdy nie ma gazdy, to głupi gazdy. I w tym kraju nie mamy gazdy, nie mamy dobrego rządu, bo to obecne rządy i poprzednie nie są polskie, patriotyczne. A to, co się działo od 90 roku, to jest hańba tym wszystkim rządom. Pozbawili nas przemysłu, pozbawili nas ziemi, wysprzedali i zniszczyli wszystko. Nasze dzieci zamienili na białych murzynów, na murzynów szukających pracy na banicy. To jest skandal. Proszę Państwa, za prezydenta Kwaśniewskiego, tego największego pijoka, przykułem się przed kancelarią prezydenta, przed pałacem. Borowcy rozkuli mnie. Dwóch poczułem żyletką, lała się krew. Dziś widzicie, jaka była wtedy demokracja. Na tych banerach widzicie, człowiek, który miał 7 powodzi, został zniszczony całkowicie. Ograbiony z majątku, z rodzinnej ziemi, z ojcowizny. Pytam się do tych, którzy mówią, że dziś nie ma demokracji. Czy wtedy była? Czy wtedy była? Moim zdaniem nie było ich. Był obcy kapitał. Tu macie, co robi obcy kapitał w naszym kraju. Jak niszczy środowisko, jak niszczy nasze dobro, przyrodę. Jest to Carlsberg Okocim, który odpowiadał za 3 kilometry udrożnienia rzeki i nie zrobił nic. Przez to, że rzeka była niedrożna, mnie zniszczono. A sędzia, który prowadził sprawę, dopuścił, że ja ją przegrałem. Był to sędzia Wiesław Grajdura Sądu Okręgowego w Tarnowie. Największy kolaborant, konfident i łajdak, bo zniszczył polską rodzinę, polskiego chłopa z 6 dzieci. Moje dzieci zesłał na banicję, a ja zostałem dziadem. Dziś mam 202 złote emerytury i 99 groszy. Prowadziłem w latach 70. wzorowe gospodarstwo o standardzie unijnym. Co nam dała Unia? Nic. Zachód nas niszczy. Przysłowiowy Bolek dostał 400 milionów na rozbicie przemysłu, na zniszczenie wszystkiego. Dziś górnicy stoczniowcy powinni tego człowieka powiesić na najwyższym dźwigu w Stoczni Gdańskiej, bo to był największy Judasz. Za zachodnie srebrniki zdradził swój naród, zdradził swoją ojczyznę. To skandal. Zachód dał wtedy mu pieniądze, dał miliony, a dziś obcy kapitał wywozi miliardy. Miliardy z kraju i śmieje się z nas, Polaków. Coście zrobili? Pytam się. Zobaczcie tu, jak w imieniu prawa niszczy się człowieka. Jak sędzia Mariusz Karteczka umorzył śledztwo względem kradzieży zwierząt. Komornik ukradł wtedy 16 sztuk trzody chlewnej i jednego konia. Jak skandaliczny sposób zabierano zwierzęta. Prokurator pani Gac powiedział, że nie było kradzieży. A ja się pytam, co na tym
na tym zdjęciu ten człowiek robi? Czy on nie kradnie świni do szoferki? Złodzieja szukają już 11 lat i wymiar sprawiedliwości jeszcze do dziś dnia nie znalazł. Sędzia, prokurator pisze, że na przyczepie jest 19 sztuk trzody chlebnej, a tam jest 32 sztuki. Więc ja się pytam, co to był za sędzia? Ci sędziowie, prokuratorzy, panie ministrze Ziobro, panie prokuratorze generalny, ja wierzę w pana i pan tą aferę zakończy moją. Moja gehenna się zakończy, bo będąc w niedzielę we wsi, dowiedziałem się, że takich oszustów, cwaniaków CBA aresztuje. 90 milionów z sąsiedniej wsi dwie firmy wyprowadziły. Dziś jeden siedzi, a drugi uciął, wiecie gdzie? Do przyjacieli na Ukrainę. I tam się ukrywa. Więc ja myślę, że zasłużona kara spadnie na wszystkich, którzy mnie krzywdzili. I tu apel. Apel, a w szczególności powiem wam szczerze, do prezydenta, do którego pisałem, to pomoc Dudy. W październiku 15 roku do dziś dnia nie mam konkretne odpowiedzi. Pytam się, panie Duda, czy pan jest prezydentem narodu polskiego? Bo moim zdaniem nie. Powinno być dobro obywateli polskich. Pozbyliśmy się, proszę państwa, jednej okupacji, jednej armii ze wschodu. A tu słychać coraz głośniej, że przychodzi druga z zachodu. Nie o taką Polskę walczyli nasi dziadowie, nasi ojcowie. Przelewali krew. Oni przelewali krew za wolną, demokratyczną i niepodległą ojczyznę, suwerenną. Wpuszczając obcy kapitał, to się wpuszcza lisa do kurnika. On zrobi wszystko, by tu pozostawić zgliszcza, zniszczyć wszystko, byśmy już nigdy nie powstali. Więc Polacy, apeluję do was, rolnik, który w 13 roku samotnie wjechał tu na to miejsce ciągnikiem, naszym polskim ciągnikiem C360 Ursusem. Dziś nie mamy Ursusa, dziś nie mamy stoczni, jesteśmy goli i wesoli, ale jesteśmy parobkami na zachodzie. Do was tu, stróże prawa, apeluję. Bądźcie Polakami. Nie zawsze trzeba kolaborantom służyć i konfidentom, bo niektórzy na stołkach biorą po 50 tysięcy i manipulują. Zwykły robotnik robi za 2-2,5 tysiąca, a cwaniacy w spółkach za 200-300 tysięcy na miesiąc. My mamy demokrację? To jest chamstwo, to jest niszczenie pomału narodu polskiego. Więc proszę was, Polacy, nie dajcie się manipulować. Nie dajmy się skłócić, abyśmy nie podnieśli niepotrzebnie ręki jeden na drugiego. By nie polała się nasza własna krew. Bośmy dość nasi ojcowie i dziadowie przelali za wolność innych narodów. A dziś te inne narody nas gnębią i wykorzystują. Co nam dał Zachód w 1939 roku? Co nam dał w 1945? Precz z Jankesami, precz z Unią, precz z Zachodem.